Proszę, oto badacz. Co to za gruba księga? Co pan tu robi? Jestem geografem. Geograf to uczony, który wie, gdzie znajdują się morza, rzeki, miasta, góry i pustynie. To bardzo interesujące. W końcu odnalazłem pożyteczne zajęcie. Pańska planeta jest bardzo ładna. Czy są na niej oceany? Nie mogę tego wiedzieć. A góry? Nie mogę tego wiedzieć. Nie jestem badaczem. Bardzo pragnę badaczy. Geograf jest zbyt ważną osobistością, aby mógł sobie pozwolić na łazikowanie. On nie opuszcza swego biura, lecz przyjmuje badaczy, wypytuje i notuje ich spostrzeżenia. Ale ty jesteś z daleka. Opisz mi swoją planetę. U mnie wcale nie jest ciekawie. Mam trzy wulkany. Mam także kwiat. Kwiaty nas nie interesują. Dlaczego? To najładniejsze z istniejących rzeczy. Ponieważ kwiaty są efemeryczne. A co to znaczy efemeryczne? Znaczy to zagrożony bliskim unicestwieniem. My opisujemy rzeczy wieczne. Księgi geografii są księgami najbardziej cennymi ze wszystkich ksiąg. Nigdy nie tracą na aktualności. To znaczy, że moja róża jest zagrożona bliskim unicestwieniem? Jest efemeryczna i ma tylko cztery kolce do obrony przed drapieżnikami? A ja zostawiłam ją zupełnie samą. Więc cóż mi powiesz? Co radzi mi pan zwiedzić? Planetę Ziemię ma dobrą sławę.